Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w takiej wróżbie wyboru. Myślę, że Was zainteresuje. Wróżba wyboru pod tytułem: czy w najbliższym czasie spotkam miłość życia? Najbliższy czas, no to jest tak zwyczajowo, powiedzmy, to jest do 3 miesięcy, czyli teraz mamy marzec, tak mniej więcej po prostu okres od marca do czerwca 2022. Czy w najbliższym czasie spotkam miłość życia? No i tutaj wybieracie sobie jedną z 3 opcji widocznych na Waszym ekranie. To jest 1, to jest 2 i to jest opcja numer 3. Za chwileczkę odkryjemy karty, zobaczymy, co sobie wybraliście. Natomiast zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i kochani, ponieważ zbliża nam się wielkimi krokami Dzień Kobiet, są dla Was przygotowane z tego tytułu atrakcyjne zestawy na Dzień Kobiet. Zerknijcie sobie do zakładki Społeczność, tam macie informacje o tym. Oprócz tego jest również promocja weekendowa, czyli 2 czytania, dowolnie przez Was wybrane. Może to być na przykład czytanie roczne i partnerskie, może to być czytanie na przykład partnerskie plus poprzednie wcielenia z kronik Akaszy. Może to być na przykład czytanie roczne plus potencjalne negatywne energie, czyli klątwy, złorzeczenia, wampiry energetyczne i tym podobne rzeczy. I macie tutaj 2 czytania w atrakcyjnej cenie 22 zł, czyli 2 dowolnie przez Was wybrane, zmiksowane czytania. To jest promocja do jutra, do niedzieli, do godziny 24. Natomiast ta promocja z okazji Dnia Kobiet będzie trwała do 8 marca. I kontakt do mnie znajduje się tradycyjnie w opisie pod filmem. No więc zaczynamy sprawdzanie, czy w najbliższym czasie spotkasz miłość życia. Jak to u Was będzie? Czy spotkacie miłość życia w najbliższym czasie? Zobaczmy. Najpierw opcja numer 1. No, myślę, że dla Was to jeszcze nie ten czas, dlatego że Wy się z czymś nie pogodziliście. Tutaj jest pokazany taki brak równowagi w dwójce denarów. Chciałbym i boję się, albo chciałabym i boję się, no albo po prostu jeszcze gdzieś tam kogoś wspominacie. To widać, bo w czwórce kielichów jest melancholia, jest nostalgia, jest rozpamiętywanie, rozdrapywanie dawnych ran, takie utyskiwanie nad mlekiem, które się rozlało. Tu jest ważne to, aby sobie uświadomić, że dopóki jakby nie zaleczymy tych starych ran, dopóki nie przestaniemy myśleć o osobach, które odeszły z naszego życia, no nie będziemy tutaj w pełni otwarci i nie będziemy w stanie przyciągnąć po prostu nowej miłości do swojego życia. Tu jest jeszcze być może zbyt świeża rana, a być może zbyt długo coś jest przeżywane. Może było takie właśnie mamienie się nadzieją, że gdzieś tam jeszcze ktoś z przeszłości do Was wróci, no ale czas mija, ta osoba nie wraca, a w czwórce kielichów możemy jakby popaść w coraz większą frustrację. Poza tym w czwórce kielichów jest właśnie zawsze problem tego jednego brakującego kielicha. To jest coś dla nas takiego nieosiągalnego, coś, co byśmy chcieli mieć, ale ciągle tego po prostu nie mamy, ciągle nie możemy po to sięgnąć, ciągle gdzieś nam tam ucieka i majaczy z oddali. Więc to jest takie po prostu poczucie braku, które w nas jest, cały czas wiecznie żywe i też pamiętajmy o tym, zawsze to powtarzam, że jeżeli właśnie wychodzimy z takiego poczucia braku, z takiego kontekstu, że no ja bym bardzo chciał, czy chciała kogoś mieć, bo nie mam i jest mi tak bardzo źle bez tej osoby, nie mam mnie kto przytulić, nie mam mnie kto pocałować, to jest to naturalna potrzeba człowieka, oczywiście, że tak i macie prawo tak czuć, tylko tu trzeba osiągnąć jakby szczęście najpierw w pojedynkę samemu ze sobą, no bo jak osoba, która jest taka smutna, przytłoczona życiem, skupiona na swoich brakach, ma w ogóle przyciągnąć jakiegoś pozytywnego partnera czy partnerkę do swojego życia. Ta osoba musi najpierw emanować taką energią, która będzie atrakcyjna dla energii tej drugiej osoby, żeby te dwie energie mogły się ze sobą zetrzeć. Więc tutaj najpierw układamy swoje sprawy, najpierw wychodzimy z jakichś tęsknot, z jakichś dawnych historii, stajemy się szczęśliwi sami ze sobą i dopiero w następnej kolejności mamy szansę po prostu na nową miłość. Więc tutaj wydaje mi się, że no niestety jedyneczki w najbliższym czasie jeszcze za bardzo na tę nową miłość życia liczyć nie mogą. Zobaczmy, co z dwójeczkami. Czy w najbliższym czasie spotkasz miłość życia? Ja powiem tak, dla niektórych może to być miłość życia, natomiast dla niektórych to po prostu jakaś relacja, która wróci jeszcze z przeszłości. Dla niektórych ci powracający partnerzy, których być może kiedyś odrzuciliście, czy oni odrzucili Was, czy z jakiegoś tam powodu Wam nie wyszło,
bo okoliczności wtedy się nie składały, to to rzeczywiście mogą być wasze miłości życia, że jakby nigdy o tych osobach nie zapomnieliście, oni nie zapomnieli o was, spotykacie się znowu po jakimś czasie, no i tutaj to uczucie rozkwita na nowo i tym razem być może faktycznie będziecie mieli szansę zostać ze sobą na dłużej, coś tutaj dobrego razem stworzyć. To mogą być osoby, które gdzieś tam nawet i z dzieciństwa znacie. Jest szóstka kielichów, pokazuje się miłość karmiczna, bardzo taka głęboka, na każdym poziomie niemalże te osoby się znają. Natomiast no, może być tak, że dla niektórych z was jeszcze nie przyjdzie ta miłość życia, dlatego że macie niedokończone jakieś karmiczne porachunki. I dla was może nastąpić takie cofnięcie trochę, tak jakbyście przeżywali retrospekcję, czyli po raz kolejny może pojawić się jakaś osoba w waszym życiu, która pojawia się raz po raz, pojawia się cyklicznie. I na przykład poprzednio nie zrozumieliście tej lekcji, nie przepracowaliście jej, więc ta osoba znowu przychodzi. No i tym razem macie szansę przepracować lekcję z tą osobą, bo jesteście w królowej buław, czyli macie tutaj dużo zapału do pracy, chęci do działania, będziecie bardzo aktywni w tym temacie, więc jest szansa na to, że przepracujecie tym razem te lekcje i na przykład te osoby już nie będą wracać, a wtedy dla was poprzez przepracowanie tych karmicznych zaległości otworzy się miejsce dla nowej miłości. Przy czym, tak jak powiedziałam, dla niektórych ta osoba z przeszłości może być faktycznie tą miłością życia. W niektórych przypadkach tak będzie. Też widać w królowej buław, że wy będziecie bardzo atrakcyjni w najbliższym czasie, atrakcyjni, atrakcyjne, będziecie emanować właśnie taką energią atrakcyjności. Może ktoś na przykład zrzucił zbędne kilogramy, może ktoś zmienił styl ubierania się, fryzurę, odbudował się trochę po jakimś tam rozstaniu. No i też przez to możecie przyciągać bardzo dużą rzeszę ludzi, ale przez to też możecie przyciągać właśnie tych waszych eksów, tak zwanych, czy panie eksy, dlatego że no po prostu te osoby w jakiś tam energetyczny sposób będą się do was zbliżać, dlatego że w energii będzie dla nich możliwość odczytania zmiany, która nastąpiła w was, że wy się już na przykład nie smucicie, nie przeżywacie, nie płaczecie z ich powodu, tylko się odbudowaliście i te osoby być może wiedzione ciekawością znowu trafią na wasz trop i znowu przyjdą do was. Więc dla niektórych będzie to tylko po raz kolejny okazja do przepracowania karmicznej lekcji, dla niektórych rzeczywiście może tak być, że to jest wasza miłość życia i dlatego po prostu co i rusz ta osoba wraca do was. Więc tak też może być. No i opcja numer 3. Jak to u was będzie? Czy w najbliższym czasie spotkacie miłość życia? Ja bym powiedziała tak, że możecie spotkać osobę, taką, która będzie dla was odpowiednia. W karcie Słońca to widać, że są sprzyjające okoliczności. Natomiast jakby czas jeszcze nie jest na to, żeby się z tą osobą wiązać. Czyli poznać owszem kogoś możecie, możecie nawet mieć świadomość, że to jest osoba dla was, ale pokazuje się karta pustelnika, czyli tu jednak mamy jeszcze osobę, która pozostaje samotna, tylko że to jest taka samotność z wyboru. Jakby osoba czuje się jeszcze na przykład niegotowa, żeby wejść w jakiś związek. Ja myślę, że tu jest odbudowywanie energii męskiej. Karta Słońca jest bardzo silną męską energią. Pustelnik to też jest taki typowy samiec, jak to się mówi. Czyli mężczyzna, który gdzieś tam woli się oddalić, wylizać rany po poprzednich na przykład swoich związkach i wrócić wtedy, kiedy już będzie całkowicie uzdrowiony, odbudowany, silny, męski, to wrócić na tak zwany miłosny rynek. I tutaj troszeczkę tak wygląda. Jeżeli wy jesteście mężczyznami, to potrzebujecie trochę więcej czasu. Nawet jak spotkacie jakąś taką kobietę swoich marzeń, to gdzieś tam początkowo będziecie zdystansowani. Jeżeli jesteście kobietami, to możecie właśnie spotkać tego mężczyznę, który owszem, będzie prawdopodobnie dla was idealnym partnerem, będzie tą miłością życia, ale on będzie potrzebował jeszcze trochę czasu. Pytanie jest takie, czy wy będziecie mu chciały trochę tego czasu dać, czy niekoniecznie będziecie cierpliwe i będziecie bardziej naciskać, bądź na przykład nie będzie wam w ogóle taka znajomość odpowiadała. Bo tutaj widać, że
ta druga strona tego czasu jeszcze potrzebuje, że tu jest po prostu coś w fazie uleczania. I to musi być taki bardzo świadomy wybór, że ja już rzeczywiście jestem gotowy, ja powracam do takiego normalnego życia po przepracowaniu wszystkiego, co jest do przepracowania. Więc to będzie też na pewno człowiek bardzo taki dojrzały, z dojrzałym, rzeczowym podejściem, bo jeżeli ten mężczyzna będzie wyznawał jakieś uczucia, będzie mówił o miłości, to on będzie świadomy dokładnie tego, co on mówi. I to będzie prawda. On będzie to po prostu jakby odczuwał, dlatego że w autopsji przeżył różne przypadki, bardzo wiele przeżył, jest po przejściach i po prostu nie będzie też popełniał jakichś swoich starych błędów, ponieważ na błędach tutaj się nauczył. Więc to generalnie ma szansę być naprawdę bardzo dojrzały związek, tylko ktoś tu będzie potrzebował no, troszeczkę więcej czasu niż te 3 miesiące. Więc też zalecana jest w tym cierpliwość. Więc tak to wygląda dla trójeczek. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Życzę, abyście wszyscy odnaleźli swoją miłość, ale przede wszystkim, żebyście odnaleźli w tym wszystkim siebie i siebie w pierwszej kolejności obdarzyli właśnie tą taką bezwarunkową miłością. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.